No i przyszedł pakowania czas. Opuszczamy Tajlandię. Przynajmniej na jakiś czas. Teraz to wszystko musimy spakować do dwóch plecaków. No to jedziemy. Czekamy na windę. Jedziemy na dół. Tam depozyt musimy odebrać. 1000 batów. Przyszliśmy do recepcji. Tutaj pani wysyła panią sprzątającą, żeby sprawdziła, jaki zostawiliśmy porządek. Żeśmy przypadkiem czegoś nie buchnęli. Płaciliśmy 1000 batów kaucji, tak jak mówiłem, i czekamy na jej zwrot. Czwarta odsłona wyjścia z naszego hotelu. Jest godzina 6:41. Niektórzy dopiero wracają po imprezach do domu. Przed chwilą przestała grać tu muzyka. Dosłownie 10 minut temu jeszcze tu w barze naprzeciwko były głośniki. Depozyt zwrócony. 1000 batów do nas wróciło. My teraz idziemy na odprawę na autobus. I ruszamy w dalszą podróż. Niektórzy jeszcze się nie zdążyli położyć, jak widać. Taksówkarze nie dają przejść. My mamy tutaj dosłownie 3 minuty. Przepraszam. Mamy 3 minuty drogi. Tu życie zaczyna się o wschodzie słońca, a nawet godzinę wcześniej. Mówię o normalnym życiu, nie o tamtej ulicy. Sklepy już przyjechały. Tak, pani ma tam wszystko. Ale jaki piękny zapach. Czułaś, kochanie? Naprawdę piękny zapach warzyw. Tutaj zobaczcie. Kuchnia gotowa. No niestety, my idziemy dalej. Chyba nie zdążymy zjeść śniadania, bo mamy tylko niecałą godzinkę do odjazdu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zjemy coś po drodze. Sklepy od samego rana. Ruch. Przepraszam kierowniczko. Nie pamiętam, czy pokazywałem ten obrazek, ale z tego miejsca ruszaliśmy na wyspę Koh Tao. Stoi tu jakiś autobus. Całkiem możliwe, że z tego miejsca pojedziemy również w naszym nowym kierunku. Dotarliśmy do biura. Pan powiedział, że musimy czekać jakieś pół godzinki jeszcze. Na szczęście na wszystko jest 7-Eleven, więc dobry tościk na śniadanko. I czekamy. No to idziemy. Przyszedł pan. Wody wziął. Grupę zgarnął. Idziemy do autobusu. To chyba do tego, co żeśmy wcześniej pokazywali. Bagaże spakowane. Lecimy. O, tyle miejsca. Nie ma problemu. Zrobimy. Zobaczcie, jakim autobusem idziemy. Wszystko w skórę. Mało ludzi. Mieliśmy miejsca tu za kierowcą. To już się przesiedli na sam koniec. Mamy dwóch kierowców i pana, który jest tutaj stewardessą. Warunki przednie. Na dzień dobry, przystaliśmy po kawie i po takim pączku, ciastku. Opuszczamy już Bangkok. No wrócimy tu jeszcze, bo musimy z Bangkoku samolotem wrócić do Europy. Powiem wam, że zachwycające miasto. Bogactwo. Ubóstwo. Piękne restauracje. Do tego jeszcze street food. Dużo kontrastów.
tu internet, nawet w czasie podróży 8-godzinnej w autobusie można troszkę popracować. Wyśpijcie. W Polsce jest godzina 2:35, jak widać na laptopie, a u nas już 8:30. Idę do dnia. Nasz pierwszy postój na 10 minut. Jest godzina za 15:10, czyli po 2 godzinach jazdy. Widzimy już tutaj autobusy z Rainbowa, aż 3. Pełno Polaków. W sklepach robią kolejki. No, nasz autobus widzę, że się chłodzi. Mam jeszcze 5 minut. Idę zobaczyć do 7-Eleven. W 7-Eleven na stacji benzynowej nie ma alkoholu. Zobaczcie ile radości ze strony mojej małżonki, że się nawet piwa teraz ja nie napiję. Przecież jak się można cieszyć z czyjegoś nieszczęścia? No powiedzcie. Dobra, wchodzimy do autobusu, jedziemy dalej. No to na tym, na granicy może być kolejka. Do granicy zostało nam jeszcze jakieś 10-12 km. Dojeżdżamy do granicy. Zebrali od nas paszporty, kasę, deklarację. Zobaczymy jak szybko pójdzie nam odprawa na samej granicy. Nie wiem czy tam będzie można nagrywać, ale zobaczymy. Pójdź do obsługi, do konsulatu, aby wyrobić wizę. Zabrał od nas paszporty. Dojechaliśmy do granicy. Mamy wbite już w paszporty nasze wizy. Idziemy na przejście. Zobaczymy, co tam będzie się działo teraz. Zbliżamy się do przejścia granicznego. Nasz autobus właśnie ruszył. On chyba przyjedzie sobie spokojnie. Ale musimy przejść po prostu przez odprawę. Policjanci, żołnierze. No idziemy. Zobaczymy jak to będzie tu wyglądało wszystko. Ile one mogą mieć lat, co? Mamy przejście dla samochodów. Zakaz fotografowania. Jesteśmy pod prawie po stronie tajlandzkiej. Idziemy na stronę kambodżańską. Tutaj dokładnie na środku rzeki, trudno nazwać to rzeką, jest chyba właśnie granica. No tutaj się zmieniają, zobacz Martynka. Dokładnie tutaj. Dobra, jesteśmy już w Kambodży. W Królestwie Kambodży. To przejście graniczne, mimo że nie byliśmy na nim nigdy, jest nam dobrze znane. Byśmy obejrzeli tyle vlogów o jego przekraczaniu. I nagle zmiana ruchu. I wracamy do ruchu prawostronnego. Papieroski. Tak, idziemy do góry postępy. Teraz idziemy do góry postępy. Zobaczymy ile tutaj postoimy.
Tu nam poszło nawet szybko, bo to ile, pół godziny? No, no to my po odprawie. Jesteśmy już po stronie kambodżańskiej. 2 godzinki nam to zajęło. Tak, prawie 2 godziny trwała odprawa. Byliśmy trochę po 11, a jest godzina dokładnie 13:05. Idziemy do naszego autobusu, ale witaj Królestwo Kambodży. No to idziemy. Autobus stoi też jakieś 50 metrów stąd, ale po drodze może jakieś zimne piwko, Martynka, kambodżańskie. Tu. No to spróbujemy kambodżańskiego piwka. Okej. Zobaczymy tylko. 4 piwka. 3 dolary. Cena dobra. Dziękuję bardzo, panie Okun. Ty, ja tu gadam. Thank you. No i super. Sprawa załatwiona. A, okej. Pani mi zwróciła uwagę, żebym zapiął kieszeń. Teraz piweczko. Obiad dostaliśmy w autokarze. Powiem wam, że Liga Mistrzów. Co my tu mamy? Chusteczkę mokrą do wytarcia. A tutaj, w pojemniczku, ryż, jajkiem, ogórkiem i może trochę kurczaczka. Do tego woda. Naprawdę, super. Dobra, to smacznego w takim bądź razie. Jesteśmy już w Kambodży, jedziemy. Powiem wam, że trudno byłoby poznać, gdyby ktoś tak w nocy się przeniósł z miejsca na miejsce. Czy jesteś w Tajlandii, czy jesteś w Kambodży. Póki co mała różnica, oprócz literek. Bo literki mają tu takie, że człowieku. Nie zgadniesz, co napisali. Po godzinie jazdy mamy pierwszą przerwę na stacji benzynowej. Jakaś pizzernia, tam 7-Eleven. Ale oczywiście wszyscy idą do kibelka. Taka miejscówka. Według mapy Google zostało nam 100 km do Siem Reap. Mapa wskazuje, że będziemy o 16:15 na miejscu. Ruch nie jest za duży, no i jest prawostronny, chociaż my częściej jedziemy lewą stroną niż prawą, wyprzedzając wszystkich. A co ma do powiedzenia w tej sprawie pani reżyser? Powiem krótko. Podróż minęła bardzo fajnie. Minęło prawie końcówkę, bo tam tylko 1 godzina tam została. Naprawdę polecamy tak. Wjechaliśmy już do Siem Reap. Do centrum zostało nam jeszcze jakieś 11 km. Dojechaliśmy. Tak to wygląda. Autobus wjeżdża do swojej bazy.
No to wysiedliśmy, teraz idziemy odebrać bagaże. Każdy ma taki numerek i bez numerka nie ma bagaży. Ja widzę, to jest jeden i drugi. Daleko nie trzeba szukać. Zgadza? Tak, i ten. Nie może być inaczej. Są dwa moje, to jak mogło być inaczej? Mam kolega ma tiket. Czy wszystko zgadza się? Ok. Jesteśmy w Siem Reap. Chyba tak to się mówi. Wyszliśmy z autobusu, odebraliśmy bagaże. Mamy 2 km do hotelu. Przejdziemy się. Oczywiście 8 godzin jazdy jest wystarczające. Musimy trochę pochodzić. Wczoraj zrobiliśmy 20 km chodząc po Bangkoku, a dzisiaj kilometr. Także przynajmniej te 2 km dołożymy. Idziemy przez ulicę. I za 20 minut 30 powinniśmy być na miejscu. A przy okazji zobaczymy sobie, jakie są ceny wynajęcia skuterów, jakie są ceny pokoi po drodze, jakie są ceny jedzenia. Tak, bo nocleg na razie mamy na 4 noce zarezerwowany w tym hotelu, a potem zobaczymy, co dalej. Także idziemy. Karta kupiona. Gość nam ładnie zainstalował wszystko. Czy nas skasował dobrze, czy źle, to trudno powiedzieć, jesteśmy zadowoleni, więc nie będziemy grzebać w trupach, bo nie o to... Najważniejsze, że mamy internet i połączenie mocno, nie? Dokładnie. Mamy też kartę SIM zainstalowaną, ale tam był 1 giga. To powiem wam, że przy naszej pracy to by się skończyło za parę godzin, paręnaście. A potrzebujemy jednak do pracy internetu, więc pierwszą rzecz, którą po wyjściu z autobusu poszliśmy kupić kartę. Nie w pierwszym punkcie oczywiście, od razu przy autobusie, kawałek dalej. Tutaj proszę bardzo, ty, jak pięknie, jak smacznie pachnie. No, idziemy teraz do hotelu. Musimy to wszystko zdjąć z siebie, jeżeli chodzi o plecaki. Bo patrzcie, jak Martynka wygląda, no jak wielbłąd. Ja mnie, bo ja mam tam 3 garby, to takich wielbłądów nie ma, ale jedno garbowe są. Zbliżamy się do naszego hotelu. Takie mamy widoki. Według Google Map mamy jeszcze 300 metrów. Po drodze masaże, wypożyczalnie skuterów. Pani nam powiedziała $10 za dzień. No to trochę dużo, nie? Bo to 45 zł. W Tajlandii płaciliśmy 25 zł. No to zbliżamy się do hotelu. Teraz, który to budynek, bo mapa Google powiedziała, że jesteśmy na miejscu. To jest tylko, a potem po lewej. A nie, to nie ta nazwa. Albo ten po prawej. No właśnie nie podała po tej stronie. Idziemy dalej. Bo to nie jest ta nazwa, nie Martynka? U nas jest nazwa troszkę inna. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Mapa Google się pomyliła. I jeszcze 100 metrów nam dodała. A już krzyczała, że jesteście na miejscu. Proszę bardzo. Idziemy. Zbliżamy się. No i za rogiem się już pokazuje. O! Będziemy nocowali tu. A teraz idziemy na recepcję. A recepcja wygląda tak. Tak wygląda hall. Idziemy zobaczyć dalej. Martynka tam ogarnia sprawy. A my sobie zobaczymy, jak to tu wygląda. Hello. Dzień dobry. Hello. Basenik nie za duży, ale nie za mały. Elegancko. A woda? No, super. Very nice. O, pani mówi, że very nice.
elegancko. Oj, no dobrze, dotarliśmy na miejsce, czekamy tylko na pokój jeszcze. Już jest na pewno gotowy, tylko pan wypełnia całą dokumentację. Tak to wygląda. Pan nam tutaj powiedział, że mamy poczekać. Pani przyszła, dwa powitalne drinki. Jakieś chipsy bananowe. Siedzimy, czekamy. Pan tam wypełnia dokumentację całą jeszcze. Myślę, że to potrwa, bo oni tutaj mają taką papierologię. Dobre? Wiecie, że przed wejściem do hotelu na pokoju trzeba zostawić buty? Dobra, co? Dobra, idziemy do góry. Zobaczymy, jak wygląda nasz pokój. Uj. No to wchodzimy. Pan nas przeprowadził do pokoju. O kurczę, jaki wielki. Ale no. Wszystko pozamykane, ale my tu sobie zaraz to potwieramy. Okna. Zakrywają przed sobą. Okej, dziękujemy bardzo. O, super. Ale już jest późno i słonko zachodzi, ale zaraz zrobimy tu jasno. Mamy widok na basen, taki balkonik. Super, tu mamy sofę taką. Do pracy fajne. Tak, będziecie spokojnie popracować. Idziemy zobaczyć dalej. Co tu mamy? Yeah! Łazienka, wanna. W łazience, prysznic z deszczownicą. No oczywiście najważniejsze, że kibelek i umywalka. Jakby były tylko te dwie rzeczy, to już by wystarczyło. I wiecie co? I my za to wszystko płacimy 100. 100 zł. Za dobę. Ze śniadankiem? A, ze śniadaniem, oczywiście. Jeszcze otworzymy tutaj, żeby było trochę jaśniej. I my jesteśmy w samym centrum Siem Reap. W samiutkim centrum Siem Reap. Pan mówi, że nawet tutaj w ciągu 2-3 dni najbliższych będą imprezy związane. To jest święto wody u nich. Tak, jak Martynka mówi. I będą jakieś różnego rodzaju kolorowe korowody na ulicy. Dobra, otwieram, otwieram. O, udało się. Wychodzimy. Wychodzimy. Hello. Dobra, i tu mamy pokoik. Na basen, patrzymy z góry. Elegancko. Zachód słońca. Takie palmy. Basen nie za duży. Ale okej, okay, woda fajna. Sobie sprawdzałem. Takie łoże. Elegancko. Taki mamy klimat. No to idziemy na miasto. Tu skręcamy w prawo. Jesteśmy dosłownie 15 metrów od naszego hotelu. No to w takim dosyć miejscu intensywnym się znajduje ten hotel. Na szczęście, a nie w jakiejś dziurze ostatniej. A co? Trochę nas zdziwiły ceny wynajęcia skuterów, bo 10 dolarów to 45 zł za skuter, to w Polsce za 90, 100, 110, 115 zł można wynająć mały samochód. No dobra, zobaczymy dalej. Dycha. Sporo. Ceny za posiłki. Pierwszy nas posiłek w Kambodży. Widzicie zielone curry? Nie, kambodżańskie curry. Kambodżańskie curry, tak się nazywa. Jedziesz do tego, to jest w zestawie. Bo w Tajlandii już trzeba było zamawiać oddzielnie. Dodatkowo. Mhm. Martynka zamówiła jeszcze coś, ale to dopiero będzie później. I Martynka oczywiście, co jeszcze? Sajgonki. No. Zwał jak zwał. Chciałam zobaczyć, jak smakują. Gdy wchodziliśmy do tej knajpy, były 4 osoby. 20 minut później wygląda to tak. Pani na zewnątrz zostawiła jeszcze z 5 stolików i zaczęła ustawiać już w przejściach. Ciekawe jak wyjdziemy. O ile ktoś w ogóle przyjdzie z rachunkiem, bo oni na razie nie chcą rachunku przynieść. Powiem wam, że niesamowite. Ludzie stoją w kolejkach, żeby się dostać do tej knajpy.
No ale cena? Dwa kery. Do tego jeszcze martynki są, egonki. Dwa piwa. I cena 8 dolarów. Nazwa knajpy. Tak się to nazywa.